Cześć, ja nazywam się Michał Hynas i zapraszam Was na lektury Michała. A w dzisiejszym odcinku wyjątkowo nie opowiem Wam o żadnej konkretnej książce, ale za to pokażę Wam, jak powstają lektury Michała, opowiem o tym, gdzie to się odbywa, pokażę Wam miejsce, w których nagrywam odcinki, w których je montuję, opowiem Wam też o tym, co w najbliższych odcinkach w tych lekturach się pojawi. A to wszystko dlatego, że dokładnie 31 marca minęła pierwsza rocznica istnienia lektur Michała. Dokładnie w tym dniu, 31 marca, rok temu, nagrałem pierwszy odcinek poświęcony asymetrii. Od tego czasu powstało 31 odcinków, dlatego dzisiaj taki specjalny odcinek making of, trochę zza kulis, pokażę Wam to, jak powstają lektury Michała. Zapraszam Was na spacer po miejscach, w których powstają lektury Michała. I tutaj już jesteśmy w głównej części magazynu, w takiej najnowszej części, w której znajdują się najnowsze książki. Tutaj również powstawało kilka odcinków lektur Michała. Jednak takim moim ulubionym miejscem, przynajmniej na początku nagrywania, była środkowa część magazynu. Bo tutaj bardzo często nagrywałem odcinki, szczególnie te pierwsze. Zresztą nadal lubię tutaj nagrywać, jest to dosyć dobre miejsce, fajnie doświetlone, a jednocześnie ulica nie ma tutaj aż takiego dostępu. Te odgłosy, które są na zewnątrz, nie przedostają się do środka i nie słychać ich na filmie. Kolejna lokalizacja, w której też bardzo lubię nagrywać, jest tutaj, środek magazynu, taki łącznik. Tutaj również bardzo dobrze mi się nagrywa. Pokażę Wam trochę szerzej to wszystko. Ok, tak to wygląda. I tutaj też kilka odcinków lektur powstało. Z tego miejsca przejdziemy do tak zwanego zimnego korytarza. Kiedyś był zimny, na szczęście już nie jest. To jest tutaj taki mały zakamarek. Tutaj też kilka odcinków powstało. Bardzo lubiłem tutaj nagrywać, ale niestety ten korytarz, to miejsce tutaj, ma jeden mankament, który za chwilę Wam pokażę, już się do niego zbliżamy. To jest ta rura, którą widać w tle. Niestety jest to stary budynek i tutaj bardzo często ta rura kanalizacyjna przeszkadza w nagrywaniu i od jakiegoś czasu tutaj odcinki już nie powstają. Choć naprzeciwko tej rury jest miejsce, które budzi moją szczególną ciekawość jako czytelnika. Mianowicie tutaj za mną teraz w tym miejscu zamykamy jeszcze jedne drzwi. Są najstarsze książki, jakie mamy, to znaczy najstarsze pod względem wpisywania do inwentarza, bo tutaj zaczynamy od numeru 1 do numeru 1000. Są to na pewno bardzo stare książki i ciekawe i na pewno kiedyś będę chciał jakieś z nich przeczytać. Z tego korytarza przechodzimy dalej do gabinetu kierownika i tutaj też od jakiegoś czasu powstają odcinki na tle tej szafy, tych zegarów. Jest to bardzo dobre miejsce do nagrywania, do tego oświetlone naturalnym światłem, więc tutaj też powstają odcinki. Z tego miejsca przejdziemy do biurka, do mojego miejsca, takiego podstawowego miejsca mojej pracy. I tutaj pokażę Wam to, nad czym aktualnie pracuję i co niedługo będzie można zobaczyć w lekturach Michała. I teraz jesteśmy przy moim biurku. Tutaj pokażę Wam, co czeka nas w najbliższych odcinkach. I w jednym z najbliższych odcinków pojawi się albo czuły narrator Olgi Tokarczuk, albo Sromotny przegryw Adrianny Alksnin. Książka Alksnin wydana przez Niebieską Studnię. Jest to poemat heroikomiczny. Albo zbiór esejów nagrodzonej Nagrodą Nobla Olgi Tokarczuk. Te książki już są przeczytane. Właśnie pracuję nad tym, aby przygotować do nich tekst i w którymś z najbliższych odcinków Wam o tych książkach opowiedzieć. Oraz mam tutaj jeszcze jedną stertę. Kilka książek, które w najbliższym czasie będę czytał. Teresa Boman, Eustachy Rylski, Andrzej Muszyński, Julian Barnes i Jan Mencwel. Reportaż Mencwla, ale szczególnie ciekawy jestem książki Eustachego Rylskiego Jadąc. Jest to zbiór esejów. Bardzo podobała mi się książka
pierwsza eseistyczna Rylskiego, czyli Po śniadaniu. Mam nadzieję, że jadąc również nie zawiedzie i będę mógł Wam o tej książce niedługo opowiedzieć. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną już przez ten rok. Mam nadzieję, że przez kolejny rok będziemy mogli się za pośrednictwem tego medium spotykać, że dalej będę Wam opowiadał o książkach. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć!